Witam serdecznie. Szczęść Boże! Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem: Skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla, syn Maryja, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry i powątpiewali o nim? I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. No, to jest właśnie jedno z najgorszych, jedna z najgorszych rzeczy, które nam niestety towarzyszą, które są w nas. Powątpiewanie, lekceważenie drugiego człowieka. Często jesteśmy bardzo zamknięci na drugiego człowieka, bo żyjemy różnymi stereotypami. Przykład Wam pokażę. Kiedy byłem w Warszawie i szedłem sobie rano na studia, na, na zajęcia, przechodziłem obok bardzo drogiego hotelu. Bardzo wysoki budynek, piękny hotel, i przed tym hotelem stał pewien człowiek. Widać było, że lubi zjeść. Widać też było, że jest bardzo zadbany, że wygląda na biznesmena, człowieka, który ma pieniądze. No i tak zatrzymałem się przy nim i zacząłem mówić o Jezusie. On mnie nie zlekceważył, zaczął ze mną rozmawiać. I gadaliśmy chyba z pięć minut. Już byliśmy blisko zaproszenia Jezusa do swojego życia. Ale w pewnym momencie pojawia się pracownik hotelu. Wychodzi z tego hotelu i z takim lekceważeniem, z takim też nie do końca zaufaniem, a może nawet brakiem zaufania do mnie, pyta się: Co tu się dzieje? Ja, tak, ja po prostu nic nie powiedziałem, zamurowało mnie, nic się nie odzywałem. Co tu się dzieje? Więc czekałem aż ten pan Roman, bo, bo ten, ten człowiek, z którym rozmawiałem, miał na imię Roman, jeśli dobrze pamiętam. Aż on zareaguje. Bo wiedziałem o co chodzi temu człowiekowi, który wyszedł z tego hotelu, temu pracownikowi, że nie podobam się po prostu. Yy, prawdopodobnie, bo go o to, o to nie zapytałem, ale prawdopodobnie myślał, że zaczepiam tego człowieka, że chcę wyciągnąć od niego jakieś pieniądze, nie wiem, że, że po prostu gościa hotelowego yy, nękam a ja nie wyglądam na gościa hotelowego. Wyglądam na kogoś po prostu, no komu raczej nie powinno się ufać, no bo, no bo wyglądam jak wyglądam. Cza, czarna czapka, kaptur, kurtka czarna. Może, może naciągam kogoś, może potrzebuję pieniędzy. No i tak czekałem, aż pan Roman się odezwie i pan Roman się odezwał. Mówi, nie, my tylko po prostu rozmawiamy. I właśnie tak często jest między nami, że mamy, mamy ten brak zaufania względem siebie. I, I to zamyka nas na Boga, bo Bóg często chce y, dawać łaski swoje, przez to, że otworzymy się na drugiego człowieka, na obcego, albo nawet na takiego, którego znamy, albo nam się wydaje, że znamy. No bo często ludzie, którzy są zaczepiani przeze mnie, pytają się: Ale o co ci chodzi? Czego ty chcesz ode mnie? Ja od ciebie nic nie chcę. Naprawdę nic. To po co mnie zaczepiasz? Bo ja chcę tobie coś dać. Ja tobie chcę coś dać. A co ty prorok jesteś? A co ty świadek Jechowy jesteś? A co ty ksiądz jesteś? Kim ty jesteś? Czego ty chcesz? Chce cię pocieszyć, chce ci dać dobre słowo. Normalnie to byś mi musiał za to płacić, kupę pieniędzy. Bo tak, bo dzisiaj się płaci naprawdę wielkie pieniądze za wizytę u psychologa, u psychoterapeuty, u jakiegoś coacha. Naprawdę duże pieniądze trzeba płacić, żeby coś zmienić w swoim życiu. A człowiek nawet, nawet nie wie, nie? Ludzie płacą wielkie pieniądze dietetykom, a ja ci przy, przychodzę ze słowem, ze słowem, z Bożym Słowem za darmo. Chcę ci, to, chcę ci to ofiarować, ale ja tego nie chcę od ciebie. Nie chcę tego od ciebie. Oni nie chcieli tego nauczania od Jezusa, bo Jezusa znali. Jezus pierwszy raz, prawdopodobnie pierwszy raz nauczał w synagodze w Nazarecie. Wcześniej tego nie robił, bo, bo zajmował się innymi rzeczami. Był synem cieśli, a cieśla no, pracuje fizycznie, naprawia, buduje. Jezus to robił razem z Józefem. Dzisiaj przychodzi jako nauczyciel, nawet ze swoimi uczniami. Ma uczniów. Uczniowie obdarzyli go zaufaniem. Poszli za nim, zostawiając wszystko. Poszli za nim, więc czemu. Mieszkańcy Nazaretu nie obdarzyli Jezusa zaufaniem, tylko go lekceważyli i powątpiewali o nim. Aż się Jezus dziwił, bo tutaj jest napisane: dziwił się też ich niedowiarstwu. Chociaż słyszeli o tych wszystkich znakach, cudach, bo prawdopodobnie ich nie widzieli, ale słyszeli, że Jezus przemienił wodę w wino, że Jezus uzdrowił człowieka jednego, drugiego, że opętanego też Uwolnił od demonów, no, Jezus uczynił masę cudów. Oczywiście, Jezus też powiedział: Strzeście się, żeby was nie zwiedziono, ale po owocach poznacie człowieka drugiego po owocach tego człowieka, który do was przychodzi, a nie po tym, co czujecie do drugiego człowieka. Ostatnio tam słyszałem, czytałem w komentarzach, że ktoś mówi: Marcin Zieliński jest na pewno złym prorokiem, złym człowiekiem, bo ja czuję to. Czuję niepokój. A pamiętacie, że Herod też czuł niepokój, kiedy słuchał Jana chrzciciela? I co? Jan chrzciciel był opętany przez złego ducha, był jakiś yy, niedobry, skażony, zwied zwiedziony. Przecież Herod czuł niepokój. To, co czujemy, jest ważne i nieważne. Patrzmy na owoce Ducha Świętego, lub brak tych owoców Ducha Świętego w drugim człowieku: pokój, miłość, radość, cierpliwość, łagodność, opanowanie, pokora. Oczywiście, ciężko jest to zobaczyć, jeśli sami nie mamy takich owoców. Mieszkańcy Nazaretu nie mieli tych owoców. Nawet Natanael powiedział, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? To była naprawdę miejscowość, yy, no, niezbyt ciekawa. Mieszkańcy tej miejscowości byli niezbyt ciekawi. Jezus się ukrył, bardzo się ukrył. Do 30 roku życia był. Żył w ukryciu. My dzisiaj chcielibyśmy wiedzieć, jak to było między 12 rokiem życiem pana Jezusa a tym 30, bo nie znamy szczegółów z jego życia. One nie są ważne. Gdyby były ważne, to byśmy, byśmy je poznali i czytali w Ewangeliach. Chociaż niektórzy próbują y, dowiedzieć się, co tam było, to jest nieważne. Ważne jest, żeby dzisiaj Jezusa przyjąć w tym drugim człowieku. W bezdomnym, śmierdzącym człowieku, który też może dam, nam dać coś dobrego. Yy, w człowieku bogatym, pięknym, umytym, wy, wypachnionym, na, namaszczonym olejkiem, i, i w zwykłym, drugim człowieku, którego nie powinniśmy się bać, przyjąć, choć, choćby się zatrzymać i posłuchać. Ten drugi człowiek może nam dać coś cennego. Coś, czego potrzebujemy. Bóg może się po, posłużyć drugim człowiekiem. Bóg może się posłużyć zwierzęciem, jak to zrobił przez, przez oślicę Baalama. Przemówił... Yy, prze... <ścoughs> czyli znaczy, oślica przemówiła ludzkim głosem, bo Bóg dał ten znak, żeby Baalam przestał yy, być upartym prorokiem, a słuchał Boga. Bóg może mówić przez wszystko, tylko, tylko my musimy obdarzyć Boga, a także drugiego człowieka zaufaniem, nie lekceważeniem. Bo ten, to lekceważenie może nas zamknąć na łaskę Bożą. Nie słucham tego księdza, nie słucham tamtego księdza, nie słucham tego świeckiego, bo za młody, tego bo za stary, tego bo żyje w grzechu. Bóg może nawet posłuszyć człowiekiem, który. Który żyje naprawdę w ciężkich grzechach. My naprawdę powinniśmy być otwarci na wszystkich. A niestety jest inaczej i z tego powodu no, nie potrafimy słuchać Boga, nie potrafimy Go widzieć, bo nie mamy czystych serc, bo się boimy pokazać, co jest w naszym sercu. A w naszym sercu często jest właśnie wielka otchłań. Jezus chce nam pomóc, chce się posłużyć drugim człowiekiem. Czy przyjmiesz drugiego człowieka? Czy tylko takiego, który jest znany? A z czego drugi człowiek jest znany? Z tego, że jest znany? Że jest aktorem? Że, że jest modelką? Że jest w telewizji pokazywany? Do takich ludzi lgniemy jakoś tak. A to sobie zdjęcie zrobić, a to porozmawiać przez chwileczkę, a to tylko chociaż popatrzeć. A często tacy ludzie, właśnie znani, bardzo znani z gazet, nic nam nie mają do zaoferowania, bo, bo cały czas grają jakąś rolę wykreowaną, sztuczną, a w rzeczywistości są inni bardzo, bardzo inni. Wydaje nam się, że ich znamy, tych ludzi z telewizji, z pierwszych stron gazet, a okazuje się, że to są tylko i wyłącznie maski. Także bądźmy bardziej otwarci. Jak to zrobić? Poprosić Boga, żyć w stanie łaski uświęcającej, nie bać się drugiego człowieka. Co mi może zrobić drugi człowiek? Może mnie okraść? Tak, może. Może mnie zabić? Tak, może. Ale nie odbierze mi relacji z Bogiem. Nie bójmy się drugich ludzi, bo, bo, bo zamykamy się też przez to, że się boimy drugiego człowieka na Boga. I, I nie wypełniamy naszej misji, naszej misji, a ta nasza misja polega na tym, że mamy kochać, kochać, kochać bliźniego jak siebie samego, a Boga z całego serca, ze wszystkich sił. Bez lekceważenia. Okej, okay, mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak to komuś pomogło, to się cieszę. Jak nie, to się nie cieszę. Z Panem Bogiem, i do zobaczenia jutro.